Siemaneczko, witajcie w najnowszym odcinku razem z braciakiem. Siemano. Słuchajcie, postanowiliśmy dzisiaj nagrać właśnie taki odcinek, a to dlaczego? Dlatego, że zbliża się jesień, już jest, zaczyna być brzydko. No i w sumie ja nagrywałem już buty na jesień, tak? I to się niewiele tam co zmienia. Ale że jesteśmy razem teraz w sumie. Tak, tak? Właśnie postanowiliśmy zestawić, jakby to powiedzieć, nasze konkretne parki, które będziemy nosić na jesień. Dokładnie i ja, słuchajcie, wybrałem je pod kątem, dlaczego? Dlatego, że często w butach na jesień polecane są buty, ok, które są ciepłe, które nadadzą się na jesień, ale z drugiej strony, słuchajcie, profil mojego odbiorcy to jest 13-17 najwięcej, więc taka osoba chodzi, idzie do komunikacji miejskiej, musi chodzić trochę w tych butach, potem wraca do domu, więc jak złapiecie deszcz czy coś w tym stylu, wiadomo, że nie każdy może sobie pozwolić też na kupno, kurczę, 10 par na jesień, tak? Szukacie często jednej pary uniwersalnej, która będzie w jak najlepszym stanie i która przynajmniej będzie wygodna i jak zaskoczycie deszcz czy coś, no bo nasza polska jesień jest nieprzewidywalna, no to po prostu, kurczę, nie zmoknie i nie będzie brzydka i syficzna. Dokładnie. W tym odcinku właśnie przedstawimy parki, które z jednej strony nadadzą się i na deszcz, i na bardzo ładną pogodę. Dokładnie. Oraz takie parki, które będą raczej lepszym wyborem na pogodę zdecydowanie ładniejszą i trochę cieplejszą, więc będzie po prostu wszystkiego po dokładnie, trochę. Dokładnie. Dobra, słuchajcie, taka ogólna dygresja a propos butów na jesień. My tu wam pokażemy te pary, ale jeśli chcecie coś samemu wybrać, bo wiem, że będziecie po prostu czegoś szukać, to sugerujcie się tym, że buty na jesień, naszą polską, przede wszystkim powinny być ze skóry. Odpuśćcie zamsze, zamsz to jest skóra, ale odpuśćcie zamsz, odpuśćcie prime knit, tylko normalna skóra i najlepiej ciemna. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli wam się to zabrudzi, no to jest łatwiej to odczyścić. Nawet biała skóra czasami coś wejdzie, szczególnie na łączeniach, tam gdzie są nitki, bo jak nitki zabrudzicie, to normalnie jest tragedia. Wtedy po prostu są szare, skóra jest biała, to brzydko wygląda, więc czarna skóra, wysoka podeszwa. Dlaczego wysoka podeszwa? Miejsce, dlatego, że czasami wejdziecie w jakąś kałużę czy coś, to wam się nie wleje po prostu wszystko do środka. I to po prostu, żeby buty były no, z ciemnych materiałów. Ciemna podeszwa, ciemny midsol. Dlatego tutaj będziemy mieli ultra boosty, no ale to już później powiemy. Po prostu bierzcie pod uwagę to. Co do pielęgnacji, pamiętajcie, prawidła. Prawidła, musicie wkładać do środka prawidła po każdym używaniu, nawet takie zwykłe z Ikei za 3 zł. No wiecie, wychodzicie... Warto też właśnie wspomnieć o prawidłach drewnianych. Tak. Jeśli macie po prostu większy budżet... I większy but. Dokładnie, pójdźcie sobie do jakiegoś CCC, czy Deichmanna, czy podobnego sklepu obuwniczego. Tam za 30 parę złotych będziecie mieli dostępne prawidła drewniane. Warto też wspomnieć, że trzeba się zapytać o ich po prostu odpowiedni dobór rozmiaru, gdyż są to zazwyczaj prawidła przeznaczone do butów takich bardziej wyjściowych. Tak, butów klasycznych i tutaj trzeba uważać. Na przykład rozmiar 44 tych prawideł pasuje do 46 butów sportowych, no to też mieć więc na uwadze. Warto się dopytać tam tak. Sprzedawców. Dokładnie i generalnie używajcie nanoprotektorów. Jak już na przykład macie buty z zamszu i z innych tam rzeczy, nawet ze skóry, używajcie nanoprotektorów, bo to naprawdę pomaga i serio w jesień to daje dużo. Pamiętajcie też o tym, żeby po prostu nie włazić w tych butach, w szczególności do kałuży, nie prać ich szczególnie, bo... No co, trzeba dbać o trzeba dbać o buty, tak. I nieważne jaka tak. pogoda jest, trzeba po prostu nie musicie dbać. Używać past do butów skórzanych, tylko używajcie kremów. Dlaczego? Kremy są lepsze, zawierają wosk i też trochę odparniają i są po pierwsze tańsze też i łatwiejsze w użyciu. Więc kremy do butów jak 100%. I też pamiętajcie, że w sumie najwięcej tych skór, no to są niestety skóry sztuczne, eko, nieprawdziwe, więc no trochę syfek, noga po prostu musi się czuć ciepło, nie, też nie do końca oddychać, no trudno, takie życie tak teraz jest. No co? Taka pogoda, no, dobra, taka nie pogoda. Przedłużajmy. Przechodzimy dalej. Lećmy no. do naszego zestawienia. To co, pierwsze muszą być Asicsy. Nie, albo nie. Te naj takie, wiesz, do wszystkiego, co będą się nadawać. Do wszystkiego, co się nadaje do wszystkiego. Dobra, to ja zacznę od swojej partii, którą na pewno będę katował ostro. No to, co? To są najbardziej uniwersalne po prostu Jordanki. Dlaczego? To są retro trójeczki, czyli bardzo fajny model. Jest to kolorystyka Cyber Monday. Jak w ogóle wszystkie Jordany generalnie się nadadzą, bo są ze skóry i są dobrze wykonane, wysoki język i wam woda nie wejdzie do dokładnie środka. Warto jeszcze wspomnieć, że to jest czarna kolorystyka. Tak. Skóra jest czarna, co łatwo jest wyczyścić. Dodatkowym po prostu atutem. Dokładnie. Gdyż tak samo nitki są czarne, więc po prostu wystarczy ją delikatnie przetrzeć, nakremować i będzie po prostu jak mówię wam, jak cały czas można
w nich latać. Czy będzie deszcz, czy jakaś ładna pogoda, nic was po prostu tutaj nie zaskoczy. Ty latałeś w nich non-stop. Jasne, to nawet widać. Nawet tutaj ta farba, słuchajcie, już łatwiej jest oczyścić ten midsol. Dlaczego? Dlatego, że z tego midsola po prostu wszystko zejdzie. Jak po prostu to będziecie chcieli wyczyścić. No patrzcie, ten but jest naprawdę w niezłym stanie. Nie jest w złym stanie. Zobaczcie tak. Podeszwę i nawet nie myłem specjalnie. No, o. Jest okej, okay. Nawet widzicie, jest widać wychodzone. W zeszłą jesień to ostro w nich latałem, co drugi dzień to na spokojnie i to niezależnie jaka pogoda. No. Po prostu super but, taki czyściowy. W ogóle wszystkie Jordany, ideal. Większość Jordanów, jeśli są zrobione ze skóry, możecie ich spokojnie używać i naprawdę wystarczy kupić kremy i wtedy ta skóra prawda nie pęka. Dokładnie. Tak? Wystarczy przetrzeć sobie kremem, nie za dużo kremu, spoko sprawa. Nie za dużo. Warto też wspomnieć, że takie Jordany możecie znaleźć na różnych stronach. Ale to bardzo dobrych cenach. Jest pełno stron, na których one się znajdują. Tak. Jeszcze do tego jakiś nawet spoko rabat może czasami były rabaty i one, słuchajcie, nie musicie kupować Jordanów za 800, dokładnie. Bo Jordany teraz trafiają na wyprzedaże i to nie ma gadania. Są wygodne. Ja te butki powinąłem za 500 zł, jak dobrze pamiętam, oczywiście w stanie DS. I były powijane z polskiego sklepu, więc no naprawdę właśnie. Można serio, ogarnąć spoko parkę, która nada się spokojnie na całą jesień, a nawet jeszcze no, na zimę, no, lekką zimę. Uważajcie, ta parka tylko też tak, na zimę, bo nada. Jak jest zima, no to midsol potrafi. Dokładnie, ale jakaś lekka zima, gdzie po prostu będzie jakaś taka plucha. Tak. To plusem problemu. Jordanów jest jeszcze to, że zazwyczaj są one midami, więc jest wyżej. Jak wejdziecie w wodę, no to nic wam się nie wleje do środka. I plusem jest to, że język Jordana zaczyna się w to dobrym miejscu i po prostu nie wchodzi, nie? Wysoka podeszwa i są naprawdę dobre super na jesień. Bucik, no, super bucik, i naprawdę to jest bardzo uniwersalne. W ogóle Jordany to jest idealny but na jesień. Spoko wybór. Dokładnie. Druga para to są żelki trójki i tutaj nie ma żadnego zaskoczenia. W ogóle wszystkie ASICS-y to jest para z zamszu, co prawda, ale ciemnego zamszu, więc jak już kupujecie, to raczej ciemny zamsz i wtedy na to protektor. Ale słuchajcie, ASICS-y są naprawdę bardzo dobrymi butami, w bardzo dobrej cenie, jeśli kupicie je ze skóry. Ostatnio były promocje i nawet za 200 zł dało się radę wyrwać. W outletach ASICS-a, przecież jeśli do outletów są białe, nawet ASICS-y i czarne. Czarne na jesień to jest ideolo, co nie? Dokładnie. Czarne, ja tu właśnie dodam ze skóry. O, proszę. Tutaj masz, proszę, Black Tany. Klasyczne, forunkowe ASICS-y. Dokładnie, jakie jesteś z ropami. No po prostu cudowny but. Czarna kolorystyka, pamiętajcie, czarna kolorystyka. Bitersa. Dlaczego? No bo jest ją łatwiej wyczyścić. Nic z nią nie wchodzi. I mimo, nie że ma siatkę, mimo, że tak. Ma siatkę, wcale tak wcale deszczem tak nie jest źle. Naprawdę, no, ja też katuję je chyba. To będzie właśnie mój trzeci rok, kiedy je katuję i po prostu no, wyglądają bardzo, bardzo dobrze. Dokładnie, nie dolega wystarcie, tylko przeciw jeśli czasami. Jeśli chodzi o modele ASICS-ów, to Gelite 3, Gelite 5 mamy, to polecamy, są wygodne. Mm-hmm. Jak się rozchodzi, na początku wydają się twarde. Takie twarde. Tak, ale później jest zajebiście, później jest super. To najlepszy Peters, naprawdę. Jeśli mam być szczery, to chyba najwięcej przechodziłem właśnie w ASICS-ach. Miałem też jeszcze inne wersje kolorystyczne, które już po prostu się nie nadają do użytku, bo takie skatowałem. Po prostu to są super buty. Słuchajcie, ja wam jeszcze jedną rzecz powiem. Właśnie dokładnie, niewielkie pieniądze i wystarczy je spryskać protektorem i normalnie chodzicie w nich. Jeśli nie chcecie kupować czegoś takiego jak Jordana, czyli takiego dużego buta, to ASICS-y są naprawdę wszędzie dostępne, mało ludzi je ma, nie są tak przeruchane, jak to się mówi. Wśród kolegów dalej będziecie, o kurde, mam jakieś dziwne buty, nie? No, ale czym tu się przejmować? Mówię, fajne buty naprawdę się polecają. I jeszcze są Kayano są w dobrej cenie, tylko kupcie zwykłe Kayano, nie jakieś tam czy coś w tym stylu, zwykłe, najzwyklejsze. Ja mam kolaborację z Food Patrolem, są naprawdę fajne. I nawet jeśli chodzi o ten zamsz, to się go nawet w sumie dobrze czyści. Tutaj to nie jest zamsz, to jest taki sztuczny materiał, przypominający zamsz. I to też się dobrze czyści. Pamiętajcie, ciemne kolorystyki, strzelajcie w ciemne. Jedynie co, możecie tutaj mieć problem z podeszwą. No ale to jest normalne, biała podeszwa zawsze się będzie brudziła. Jedynym minusem tego buta może być tylko fakt, że czasami rozklejają im się noski w tym miejscu. Ale to wystarczy podkleić. To wystarczy tylko podkleić. Jak widać, ja jestem trochę leniwy, mi to kompletnie nie przeszkadza, ale możecie to wszystko załatwić jakąś fajną kropelką czy coś i po prostu będzie super. Naprawdę, takie ASICS-y, może niekoniecznie w tej kolorystyce, bo ta kolorystyka już raczej nie jest dostępna, ale w podobnej możecie wyrwać spokojnie za 200 parę złotych. Dokładnie, za 200 parę złotych, to nie ma problemu. Niska cena, jak za buty, które możecie praktycznie przez całą jesień katować. Słuchajcie, kolejną parą butów, które na pewno wam polecimy, są to Air Maxy. Dlaczego? Dlatego, że w tym momencie Air Maxy naprawdę dobrze to wygląda teraz.
Znowu, buty na dość wysokiej podeszwie, prawie tutaj całe ze skóry. W tym momencie kolorystyki, które wychodzą, oni nie mają zamszu zazwyczaj. Mm-hmm. Tylko tu jest okej nubuk, ale wyszły też czarne pajnakle, które mam za mną. Nie chcę mi się ich po prostu wam wyciągać, te mam pierwsze i chodzone. Co do wygody, to można je porównać w sumie do ASICS-ów. No bardzo coś takiego, bardzo spoko się chodzi w tych nowych, oni rzeczywiście to dali. Łatwość pielęgnacji, super, skóra jest zajebiście łatwo do pielęgnacji. I tutaj jest ciemny taki nubuk, więc nawet jeśli macie tę wersję tutaj z nubukiem, to nie jest złe. Podeszwa, jeśli chodzi o czyszczenie, no jest ok, tylko tutaj też czasami wchodzi syf, musicie na to uważać. Buty, jeśli chodzi o jakąś przewiewność czy oddychalność, no zero, no bo to jest full licówka, skóra. To już na przykład na tych ASICS-ach będzie lepiej, bo tutaj jest, przynajmniej są jakieś dziurki, w tych w ogóle macie mesh. Więc słuchajcie, maksy możecie się zaopatrzyć, jak lubicie takie buty. Dlaczego fajnie jeszcze? Dlatego, że na przykład te Jordany nie są ze skóry naturalnej, to jest skóra sztuczna, a te maksy już są ze skóry naturalnej i retailują 589, ale można je dorwać na dobrych promocjach. W ogóle obserwujcie Steel Alert też, bo tam będziemy wrzucać. Dokładnie, a jak chcecie na przykład jakieś bardziej wyszukane maksy do chodzenia na, no nie wiem, na rzadsze okazje, prawda? No tak, no ale... To możecie się zaopatrzyć też w inne kolorystyki, wiadomo. Tylko, że wiesz, chodzi o to, że te buty po prostu w tym momencie naprawdę na wyprzedażach potrafią być wiadomo, po 400 zł. No. I sorry, jeśli wiem, nie każdy lubi maksy, ale za 400 zł buty są z naturalnej skóry i są naprawdę fajne. I teraz naprawdę Nike poszło po rozum do głowy, to jest zmienione, to jest zupełnie to innego, co było jeszcze 2 lata temu i rok temu. Ja właśnie mam dwie pary z tej całej reedycji i poprawy shape'u. I naprawdę jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Jedne właśnie mam ze skóry, są to właśnie słonie. Mhm. A drugie to są takie różowe, nie pamiętam ich dokładnie. Tak, bery, jakoś coś takiego. Bery, coś i naprawdę, takiego. Kurczę, super jakość, no. super ten shape jest w porównaniu do tego, co było no ja też w mówię, poprzednich latach. Słuchajcie, ja w nich wchodziłem normalnie, patrzcie, brudna podeszwa, chodziłem w nich. Teraz jak padało, jesień była, nie jesień, co to było? To było tutaj wiosna, tak? Wczesna wiosna. Wtedy co Air Max Day był. Ja w nich chodziłem i słuchajcie, naprawdę jest nieźle. Ja je całe zamoczyłem, były całe mokre. Mówię, kurna, do dupy, bo jako osoba, która się zajmuje customem, jako osoba, która zajmuje się czyszczeniem butów, potrafię czasami ocenić coś, czy coś się doczyści, czy nie. No i tutaj myślałem, że będzie kaplica, ale co, kurczę, normalnie przetarłem, to normalnie wyglądają. No super, nówka sztuka, naprawdę, nieźle zrobione. Kolejną rzeczą jest w ogóle sepia tubule. Dokładnie, to są już takie buty, które mniej nadadzą się na taką deszczową pogodę, tak. Ale na taką na słoneczną oraz trochę... Ja mam nowy i one są... Będzie naprawdę tak. super bucik. Słuchajcie, zazwyczaj u nas pada deszcz na jesieni, ale czasami można sobie pozwolić na coś takiego. No inny kolor co najwyżej, nie ciemny. Tak. Tylko o tym burcie warto wspomnieć, że kupiłem je za 150 zł, gdyż dokładnie. Lądowały w Factory. W krakowskim Factory, co prawda, ale ziomek mi ogarnął. No to są to tubulary Dumy z Prime Knitu. Niestety kolorystyka jest jaka jest, prawda, no wolałbym ciemniejsze, ale za tyle kaski na słoneczny dzień będą chyba, wydaje mi się, bardzo dobrą pozycją. No na tak za tyle kasy spoko. Dlaczego tubulary jeszcze? Dlatego, że one mają dość wysoką podeszwę, po prostu. Dlaczego mają wysoką podeszwę? Nie wiem, bo zrobili. Ale wszystkie tubulary, czy są wygodne? Wiecie co? No. To zależy. Trzeba się do nich po prostu przyzwyczaić. Mają bardzo twardą podeszwę. Dokładnie. Ale słyszałem opinię, że jak się je wychodzi, to już tak właśnie jak z ASICS-ami jest, musi się przystosować. Po prostu będzie coraz lepiej. Więc jakieś ciemne kolorystyki, ja mam nowy, całe ciemne z Prime Knitu i rzeczywiście jak padał deszcz, no to po prostu się wszystko wlewało mimo protektora, bo tutaj, sorry, ale tutaj się wszystko wlewa. Ale jeśli jest tak w sumie ładna pogoda, no mówię, to nie ma problemu. Pogoda bez deszczu, super tak. Bucik. Zresztą można to potem łatwo wyczyścić. Wcale nie będzie w nim zimno. Tak, i w nich jest ciepło, to prawda. Jest dosyć gruby ten Prime Knit. No, więc one się naprawdę nadają. Słuchajcie, teraz coś, co wam polecę. W ogóle, rodzina NMD. Dlaczego? Możecie się zastanawiać, dlaczego NMD, no, że to na lato, przewiewny but. Też nie do końca, ja przechodziłem jesień w nich z grubą skarpetką i... Nie jest źle, jak pada, no to wiadomo coś wejdzie, ale właśnie takie lepszą pogodę, no to one są ok. W ogóle wszystkie NMD, R1, R2, XR1, tak samo tak samo jak z tubularami. To samo, co tubulary. Jedyne co, słuchajcie, wystrzegajcie się, jeśli nie macie kupy kasy na kupno kilku par i chcecie kupić jedną, to wystrzegajcie się butów z białą podeszwą. W ogóle powinno to być wykreślone z butów na jesień. Buty z białą podeszwą są tragiczne, patrzcie, jaki tu jest syf.
tego się już nie doczyści. Zresztą to jest boost, to już w ogóle boosta się nie doczyści. One, no mi ich nie było szkoda. Ja w nich po prostu chodziłem, wiedziałem, że będą brudne. No i co, no wygodne są, z ciepłą skarpetką naprawdę jest w nich ciepło i dają radę. No jak jest trochę cieplej jeszcze bardziej, to możecie sobie stopki założyć i podwinąć dłuższe spodnie i po prostu z gołymi kostkami chodzić, albo pinrolka sobie zrobić. Zaraz wam pokażemy prawdziwą parkę na prawdziwa pinrolka na pinrolek idealne. Nie, ale NMD serio, tylko słuchajcie, podeszwa, boost jest biały, jak jest boost czarny, to też się wystrzegajcie, bo on jest pomalowany. Chociaż lepiej kupić sobie na przykład z boostem czarnym, bo łatwiej go wyczyścić po prostu, no bo to jest pomalowany, tylko uważajcie, jak czyścicie, bo to jest farba, żeby wam nie zlazła. No i też cenowo, czasami no, po prostu style na potrafią być na NMD za 399 zł w tych niekoniecznie brajni, tak, ale jakiś nie mesh. Sugerujcie się ceną 750, bo w tym momencie to jest but nie jest aż tak bardzo hype'owy po prostu. No i też ciemny primit, pamiętajcie, ciemny primit i też po prostu do pralki je wrzucacie i tyle. Jak masz więcej kasy, to kupuj to. Dokładnie. Teraz forumkowy klasyczek sprzed wielu lat, teraz reedycja, flyknity, racer, trainery, białe i knity tak zwane. Dlaczego je polecamy? No kurczę, no po prostu, no jakieś ciepło. Bo słuchajcie, jakieś kurna pada. No ja nie wiem, no ja też nie chcę się zamykać po prostu w czarnych butach, tak? Nie chcę wam polecać wszystkich ciemnych butów, no bo i tak wiem, że 90% ludzi wybierze ciemne buty do 300, bo tak to wygląda u nas, nie oszukujmy się, mógłbym tutaj dać w ogóle takie buty, jeszcze takie za 1500 zł, za 3000 mógłbym wam polecać, wszystko. No ale co by to dało, nic byście z tego nie znaczy, wynieśli. Ja wam powiem tak, możecie tutaj mieć wątpliwości co do tych butów na jesień, ale ja miałem czarną wersję. Tak. Chyba jakieś 2 lata temu, też unpadded i naprawdę, mimo że wydają się to bardzo cienkie buty, to na jesień się bardzo dobrze sprawdzały. Ze spoko skarpetą można było naprawdę wygodnie sobie pomykać w taką po prostu cieplejszy dzień, na pewno bez deszczu. No, bo jak jest deszcz, to wiadomo, że one zaraz będą brzydkie. Pamiętajcie, podeszwa brudzi się strasznie. Po każdym przejściu najlepiej ją czymś kurczę przetrzeć, bo nawet widać właśnie. Nawet tutaj widać, no, po kilku wyjściach ona już jest po prostu brzydka, w te szparki wchodzi, wszystko prawie jak w busta. No i jest trudno z wyczyszczeniem. A, i bardzo dobry but do zdania egzaminu na prawo jazdy. Tak, polecam. Znaczy, no w ogóle wszystkie biegówki do samochodu są dobre, jeśli nie jest jak kapcie. No i słuchajcie, czym by była jesień bez tych butów? To są ultra busty, no kurczę, wersja w tym momencie multicolor. Dlaczego je polecam? No znowu, kurczę, biały boost, nie kupujcie ultra boostów na jesień, jeśli nie macie dużo kasy, co nie? Jeśli to mają być wasze jedne buty na jesień, nie kupujcie ich totalnie, bo się po prostu będziecie zdenerwować. Ja mam po prostu wywalone w to, mam kilka par, już teraz chyba już nawet kilkanaście. Te miałem na nogach chyba raz w sumie. Niektórych mam w ogóle nie zakładane, dlatego ja sobie mogę pozwolić na kupowanie butów z białą podeszwą i mieć wywalone na to, czy boost będzie brudny, ale wy, osoby, które po prostu chcecie coś fajnego kupić, wystrzegajcie się ich. Może, że po prostu chcecie coś na ciepłą pogodę, kiedy jest w miarę ciepło. No nawet jak jest zimno, to są dobre, ale jak nie pada, bo wejdziecie w jakiś syf, pochodzicie trochę i będzie brudny boost. Wiadomo, kurczę, ultrabus to najlepszy but. Nawet na zimę można na zimę, latać, no, kurczę, no ważne, żeby się dobrze wyglądało. Nie o to chodzi, no. Po prostu but jest fajny i jest naprawdę wygodny. Dobra, jest ale ciepły. Tak na serio to ale, sprawdzą się dobrze tak. Na taką właśnie ciepłą jesień bez deszczu. Dokładnie, zresztą spoko sprawa, no kurczę. Słuchajcie, na grupach więcej. Czasami nawet po 500 zł. Ciemne, tani, ciemne, naprawdę, ciemne, możecie prime. Wyrwać 3-0, jakieś no, tych nie, stanie no. 9 na 10, no mówię o czarnych 3-0, prawda? Za czarne 3-0, tak. Na luzie za jakieś 450 zł. Ja mam tutaj 500. Takie, limited, one były kupowane właśnie teraz na początku, tutaj jakoś, kiedy to było? W Foodlookerze były. W Foodlookerze jakoś tam przed wakacjami. Słuchajcie, to jest ciemna wersja, ja wam ją recenzowałem, ona jest specjalna taka, że do chodzenia, nie do biegania, bo to ma te odbojniki. Ten cage jest zrobiony z tego, ze skóry. One są lepsze do chodzenia na jesień, coś takiego. Ponoć. Ten prime knit tutaj jest grubszy niż... Ponoć? Tak. Nawet może sprawdzić, no, że trochę taki jest inny. No ale słuchajcie, jeśli już musicie kupować ultraboosty, to ciemne. Dlaczego? Dlatego, że prime się generalnie doczyści na ultraboostach, prędzej niż w Easy na pewno, ale na tych noskach wtedy woda, po prostu jak się chodzi, to woda odkapuje na noskach, nie? Tutaj, z przodu. I jeśli macie prime knit, mogą się zrobić zacieki. Mogą się zrobić zacieki ciemne, których nie dopierzecie. Tak, nie zauważycie, że jest brudne, stawicie na 5 dni, kilka dni. I to jest raczej sprawdzone tak, info. No tak, i to jest sprawdzone info, ja tak mojej dziewczyny się zrobiło. Tak? Także kupiłem mi białe 2.0. No. No i po kilku razach właśnie, kiedy taka deszczowa pogoda była troszkę, ale naprawdę jakaś lekka mżawka,
po prostu zrobiły się tam zacieki i no naprawdę nie ma szans, nie ma najmniejszych szans, żeby to po prostu zniwelować w 100%. No, dlatego dokładnie. Po prostu warto też przewidzieć, jaka pogoda nas nastanie, kiedy wyjdziemy z domu i wtedy dobrać odpowiednią parkę albo kupić taką uniwersalną. Słuchajcie, tutaj mamy equipmenty. Jeszcze jedne, to jest moja propozycja. Nie białe. Nie białe, to jest śmierć. To jest śmierć po prostu. One może są ładne, ale to jest śmierć. Nawet jak jest ładna pogoda, to wejdziesz w jakiś syf. I one są brudne. Taka... Ja w nich chodziłem w lato i są syficzne. Nie mogę ich dobrać tutaj na nosku. Wszystkie buty z siatką. Tak, wszystkie buty z siatką tak mają, ale to dużo mówić. Są equipmenty ADV, mam je tam, niestety ich nie wyciągnę, są za nisko. Całe czarne i one są ok. I to jest dobre. Siatka, co prawda, ja chodziłem w nich w lato, kiedy padało też i na jesieni, kiedy padało. Tutaj, na noskach, jak chodzisz, to po prostu wchodzi woda. No, no trudno życie. Ale na taką ciepłą pogodę są ok. Dlaczego? Bo jest cała siatka i nie jest w nich zimno i noga oddycha. Więc zobaczcie sobie ADV-ki. Cenowo one w tym momencie chyba nawet 600 kosztują. Te na Premicie, bo są jakieś nowe. Nie mam ich. Ale te zwykłe tak gdzieś 599, 550. Tylko da się je wyrwać taniej, bo są na przecenach. Na przykład na Zalando były na przecenie za 200 zł, nawet dało się radę wyrwać. Mówię, obserwujcie Steel Alert, bo tam będziemy wrzucać. Mimo tego, że się skończył sezon przecen i już nie będzie tym przecen, no to trzeba patrzeć. W ogóle cała seria equipment, nie? Tutaj mam te zwykłe equipmenty i one są dobre, bo jak są różne ze skóry i są w outletach Adidasa, przejdźcie się, za 200 zł można kupić sobie takie equipmenty, nie? Dokładnie. Więc nie ma w ogóle gadania. Słuchajcie, kolejne buty, tylko w tym razem inna wersja, to są Presto, no te są znowu białe, wyciągnąłem białe. To nie masz szczęścia. Nie mam szczęścia, same białe wyciągam. Słuchajcie, Presto, tylko nie te. Tylko jest wersja Presto z tymi wodoodpornymi materiałami. Mimo, że nie będą za bardzo przewiewne. Mimo, że nie będą za bardzo przewiewne, są bardzo, bardzo wygodne i bardzo dobre właśnie na taką pogodę, bo Nike właśnie zrobiło, one są odporne na deszcz, odporne na wodę. Bywały na promocjach. Tak, bywały na promocjach, nawet po outletach latały po 200 zł. Więc znowu pewnie trafią do outletów, więc obserwujcie, zobaczcie. Zresztą są też, jest ta wersja mid, nie? Te midy jest takie... z Flanitu, tak mi się wydaje. Nie. Presto midy nie są z Flanitu. Jest taka z takim zamkiem z boku i one nie są z Flanitu. One są normalne, to są midy i jeszcze lepsze są od tego, dlatego że wtedy woda nie wchodzi i one są totalnie... Z Flanitu to są te ultra. Z Flanitu są ultra, a te są, jeszcze jest wersja właśnie midy, one są ze skóry i one są tak samo wygodne, słyszałem od ludzi. Zresztą, słuchajcie, ja wam polecam buty, w których ja chodzę, tak? Nie poleciłbym wam gówna, które jest niewygodne. To są wszystkie buty, w których naprawdę no, wszystkie chodzimy. To w tym chodzimy, zresztą mamy to do wyboru. I mam te Presto, kurczę, ewentualnie możesz sobie czarne. Dlaczego? Dlatego, że widzicie ten nosek z przodu, on jest znienawidzony, kurczę, przez wszystkich, ale on jest dobry, dlatego, że jeśli chodzicie i jest mokro, to zazwyczaj człowiek stawia odpięty do palców, nie? Tak się stawia. Tak się chodzi. Tak się chodzi. No, tylko, że te palce jakoś tak chlapią zawsze w dół. I wtedy ta woda po prostu idzie tu, nachodzi tak. No i dzięki temu ona nie nachodzi tutaj za bardzo na nosek, więc jest dobrze. No mówię, midy, Presto i te z tych wodoodpornych materiałów, no to jest to, co polecamy. Dokładnie. Słuchajcie, nie możemy zapominać o marce New Balance, bo to jest w ogóle, dlaczego my o nich nie powiedzieliśmy wcześniej. Dokładnie. Patrzcie, to jest wersja, zobacz, trzymaj, to jest wersja czarne New Balance 1500, kolaboracja z Foot Patrolem, no nie musicie kupować kolaboracji z Foot Patrolem od razu. Ale w ogóle, New Balance mają łatwą podeszwę do czyszczenia, serio, bo syf w nią nie wchodzi. Dlaczego New Balance? Dlatego, że są full ze skóry, jak już wam mówiłem, spełniają wszystkie wymogi butów na jesień, wysoka podeszwa w miarę, dobre do czyszczenia, no czego chcieć więcej. Są na promocjach, naturalna skóra, dobre są kolorystyki, dokładnie. Więc naprawdę nie ma problemu. Nie musicie kupować od razu 1500, możecie kupić 247, też mam je tam z tyłu i są bardzo dobre. No po prostu, słuchajcie, wystrzegajcie się meszu, wystrzegajcie flynitu, wystrzegajcie się innych takich rzeczy, kupujcie buty po prostu ze skóry, New Balance spełnia te wymagania. Nie wiem, że nie wszyscy lubią New Balance. I taka jest prawda, że można je dorwać naprawdę sporych, do okazyjnych cenach. No, dobrej kasie da radę dorwać i nie ma żadnego problemu. Kurczę, tutaj daliśmy tego tyle, ale jest jeszcze jeden par, których ja chodzę w jesień i jak wam nie szkoda pieniędzy, no to możecie. Oczywiście mowa o Yeezy. To jest ta sama para, tylko że kurna ciemne musicie kupić, bo... Dlaczego ciemne? No dlatego, że po prostu kurczę syf w nie wchodzi, bo... Słuchajcie, patrzcie, moja para wygląda tak.
Tragicznie. Tylko że ja używam tych butów jak butów. No ja mam, nie jestem przywiązany, nie, to nie jest mój grail. Nawet o braciak tutaj dotyka tyłu, tam już prawie widać. Tu prawie do busta przebiłem się. Polecamy je dlaczego? Dlatego, że nie widać zgięć na nich, nie wyglądają źle i mimo tego, że czasami woda wpadnie, ten primit jest grubszy tutaj niż na przykład na Ultra Boostach. Dobrze zabezpieczone i są dobre do chodzenia po prostu. I są wygodne, i są ciepłe, i nawet w zimę w nich chodziłem zimą. Jak tak nie zimą, tylko tak jak było zimą. Dobra, jeszcze. Tylko pamiętajcie, że V1 się nie sprawdzą. V1 się nie sprawdzą, bo mają. Są bardzo cienkie. Tak. Naprawdę sam pamiętam zresztą taką sytuację, kiedy specjalnie zmieniałem buty, bo po prostu było mi za. Tak, zresztą one mają pomalowanego midsola. Zresztą zależy, która kolorystyka, znaczy wszystkie mają pomalowane. Ale na przykład takie piraty to nie popękają. No piraty mniej popękają, ale słuchajcie, jeśli naprawdę macie kasę do wydania i chcecie sobie kupić te Easy, to kupcie ciemną kolorystykę, nie białą, broń Boże, żadnych białych na jesień, wystrzegajcie się. Ale nawet jeśli kupicie tą ciemną, to lepiej jak sobie kupicie coś takiego niż ultrabusty. Serio, bo te po prostu lepiej będą wyglądały. Patrzcie, czy te one wyglądają wam jakoś strasznie źle, jak tak na nie patrzycie? Ja patrzcie, podeszwy dopiero widać, że ja w nich chodziłem non stop. Ale tak, z boku one nie wyglądają źle, a naprawdę przeżyły dużo. I zalanie, i nie wiadomo co, i kilka razy pralkę. Więc jeśli szukacie butów na jesień, które będą drogie, to możecie sobie je kupić, tylko ciemne. Dużo jest do wyboru ciemnych, jaka cenowo. Nawet za 1500 zł powinno się wyrwać, nie? Oj nie, to już raczej takie. Te czasy już mijały. No ale z 8 na 10. Takie ale w takim stanie gorszym da radę. No, takim ale gorszym. Jak chcecie mieć takie buty, no powiedzmy w stanie 9 na 10, to trzeba szykować jakieś 1800 zł. No coś takiego, no ale no, sorry, musiało się pojawić coś takiego tutaj, no bo ja bym ich tutaj nie wrzucił, gdybym sam ich nie używał na jesień. No jak widzicie, kurczę, używałem ich non-stop, są skatowane. Więc musicie mi uwierzyć po prostu, że tak jest. I protektor na nich działa, bo jest gruby primit i nawet nie wygląda to źle, serio. I nie widać, że są chłodzone, potem możesz komuś sprzedać, jak dobrze wyczyścisz te buty. Dokładnie, pójdą za 1600 zł. Dokładnie. Słuchajcie, my dobrze wiemy, że tych butów jest strasznie dużo, są na przykład Air Force'y. Dokładnie. Są jakieś inne Jordany. Nie chodzi po prostu o to, że to co wam tutaj poleciłem jest wygodne i to co wam tutaj poleciłem w tym chodzę i nie umarłem jeszcze nigdy, bo tak samo jak wy chodziłem do liceum, tak samo jak wychodziłem do gimnazjum i tutaj dalej bracia chodzi do liceum, więc wiemy po prostu w czym się chodzi, wiemy co w komunikacji miejskiej, jak ci ktoś nadepnie, co łatwo wyczyścić, bo to jest najgorsze, to już nawet nie ta woda, tylko jak ci ktoś nadepnie i po prostu wystrzegajcie się, jak już wam mówiłem, buty ciemne, podeszwa ciemna, wystrzegać się pusta, który jest odkryty. No i najlepiej skóra, zamsz też, ewentualnie zamsz, tylko ciemny, bo z jasnego jest trudno doczyścić. Musi się zaopatrzyć w protektor, na pewno jakiś krep, jakiś nanoprotektor multirenowacji. Ja polecam multirenowację, bo jest w sumie największy. Nie ma znaczenia, no w Tarago, to polecam. Krep nie jest zły, jak macie w dobrej cenie, to też możecie kupić. Te wszystkie nanoprotektory, to jest mniej więcej to samo, więc sugerujcie się tym. Sugerujcie się, jak to się nazywa, pojemnością. Kremy do skóry też kupcie, zaopatrzcie się, no i ceną, bo kurczę, możesz kupić protektor za 100 zł i będzie taki sam jak ten za 20, no tak to działa. Jeśli jest nano oczywiście, bo nie jakiś tam zwykły, kupiłem ostatnio w Rossmanie i jest taki syfek trochę i nie wiem, no miałem być test, ale jak to mam testować, jak ja wlazłem do wody i mi się buty zamoczyły. No, jeszcze mogłem polecić w sumie 97, te czarne całe, no ale co będę polecał? No kurczę, powiedziałem wam co i jak. Albo jakieś Vansy. Albo jakieś Vansy, no Vansy to już tak trochę średnio, bo one są niskie. No ale przepraszam, jakieś Skate High. A, Skate High, Vansy. Jak najbardziej, kurczę, spoko park. No tak, niestety nie posiadamy. Słuchajcie, jeśli będziecie się sugerować tym, co ja wam powiedziałem, to naprawdę źle na tym nie wyjdziecie. Źle na tym nie wyjdziecie i zobaczycie. Zresztą słuchajcie, Steel Alert musicie obserwować, bo tam będziemy używać style. No na przykład, kurczę, możecie kupić sobie te same maxy za 600 prawie, tak? Za 589. A możecie kupić z rabacikiem, ostatnio na Worldboxie nawet dało wyrwać jedne z tych pajnaki taniej. 20% był kody dla Steel Alert. Tak, za 300 parę 10 zł, więc naprawdę nie jest trudno to wyrwać. Wystarczy obserwować kanał, wystarczy obserwować Steel Alert, no i po prostu cieszyć się butami. Dokładnie. Dokładnie. Słuchajcie, a jak ja bym miał 300, to co byś wybrał, jakbyś miał 300? Tak, 300, no bo nikt sobie nie każe na 500. Jakbym ja miał 300 na wydanie. 300. Tak dla ludu. Buty po prostu, co byś tu wybrał? Mój pierwszy pick-up to od razu by były ASICS. Ja też. Ja nie zastanawiałbym się kompletnie. Serio, ASICS, jakaś Diadora, jakieś Saucony. Super parka. Możecie nawet kupić za mnie i jeszcze nawet zaoszczędzić. No, więc słuchajcie, serio. Macie 300, rozglądacie się za ciemnymi ASICS-ami i tyle. I naprawdę będziecie zadowoleni, bo powiedzmy sobie szczerze, nie każdy ma kupę kasy.
Nie każdy. Na niektórych, ja dobrze o tym wiem, jesteście na utrzymaniu rodziców, trudno jest wydać 500 zł na buty. Albo po prostu szkoda im kasy, dokładnie wchodzicie w to wszystko, więc ja wiem, że sobie nie kupicie kurczę ultrabustów za 750 zł, albo tam za 500 nawet, bo to jest po prostu dużo pieniędzy. Dokładnie. I nie każdy może sobie na to pozwolić, więc takie buty to jest właśnie coś fajnego i jeśli będziecie się, jeszcze raz wam mówię, kierować tym, co powiedziałem, źle na tym nie wyjdziecie i naprawdę buty będą w bardzo dobrym stanie. Prawidła, protektor, krem do butów, mycie butów nawet, kurczę, no tutaj braciak też ma, proszę, widzicie, prawidła są w butach. Pokażę. To jest ważne, prawidło, prawidło w butach. Drewniane prawidła, no dokładnie. Kupowane za 30 zł. 30 zł w Deichmannie, jak dobrze pamiętam. I słuchajcie, prawidła drewniane to jest dębowe czy tam bukowe. Wiem, że kiedyś czytałem, mają właściwości takie, że po prostu wyciągają wilgoć. Wciągają. Uważajcie na prawidła plastikowe do butów, które ciepłe są z nogi, bo tam nie można, bo podobno się zagrzybia. Może się zagrzybić, o właśnie. Proszę, to jest takie plastikowe. Klasyczne z IKEA. 3 zł kosztuje. Prawidła. Jak po prostu. Nie chcecie wydawać dużo na prawidło, to też skoczcie sobie do IKEA i kupcie sobie takie za 3 zł. Na pewno but dokładnie będzie dłużej lepiej funkcjonował i lepiej wygląda. Nawet sobie weźcie do szkoły, do worka, albo jak macie szafki, ja to zawsze mam przy sobie no prawidło. Właśnie prawidła sobie włóżcie. I nawet jak zdejmujecie te buty do tej szafki czy do coś, no to możecie, nie wiem, włożyć jakieś prawidło, chociaż one wtedy będą ciepłe, no to zazwyczaj te się ma. No to nie wiem, przychodzicie po pierwszej lekcji na przerwie i kiedy one są już trochę zimne, wkładacie te prawidła i naprawdę jest dobrze. I naprawdę nie jest źle. No więc my wam dzisiaj dziękujemy za oglądanie. Mam nadzieję, że nasze pick-upy się wam podobały. W sumie no, są wygodne, wszystkie te buty są wygodne i wszystkie te buty polecamy. Nie? Jasne. No chodzimy w nich cały czas. A jakie buty wam się podobają z tego zestawienia? No jakie napiszcie kupicie na dole. Może macie jakieś inne propozycje, chętnie ich wysłuchamy. No, napiszcie coś takiego na dole. Napiszcie na dole, co wam się podobało. Może macie jakieś inne fajniejsze modele butów, oprócz tych takich klasycznych, typu na przykład Air Force One. Może coś innego. Mordo, że co powiedziałem? No dobra, wiem, ale to ja jeszcze muszę powtórzyć, bo to mój kanał. To ja to tam mówię na koniec. Sami chcą, żebym swój kanał założył, to zobaczcie. No dawaj, pożegnaj się z nimi, powiedz jak prawdziwy YouTuber wszystko. Pamiętajcie o subskrypcji, lajku koniecznie, dzwoneczku. Dzwoneczek. Bo bez dzwoneczka kotek będzie smutny. Słuchajcie, sam się tutaj z wami pożegnam, dlatego że kartę nam wywaliła i braciek musiał iść. Teraz macie dwa filmiki, które możecie obejrzeć. Napiszcie mi na dole, co sądzicie o tych pick-upach. Napiszcie mi to, czy jakichś innych butach. Jakie może będziecie używać. No i to w sumie tyle, nie? No wystarczy. No. Tyle. No. Dzięki za oglądanie. Wysyłajcie ten filmik znajomym, lajkujcie, pokazujcie i pamiętajcie, dbanie o buty to podstawa butów na jesień. No bo na lato nawet mogliście ich nie czyścić, a na jesień po prostu po każdym wyjściu chociaż je tam mokrą szmatką przetrzeć. I tyle. No, dziękuję za oglądanie jeszcze raz.